Bardzo często na moich szkoleniach z savoir vivre i etykiety w biznesie rozmawiamy o takiej sytuacji. Stoi sobie grupka znajomych, mężczyźni, kobiety i podchodzi do nich ich inny znajomy kolega, mężczyzna, który, no i tutaj już Państwo na pewno się domyślają, najczęściej wita się ze wszystkimi mężczyznami, a kobiety skrzętnie pomija. Panie zazwyczaj się skarżą, no jak to, prawda, dlaczego, co my jesteśmy jakieś gorsze, czy co, dlaczego nam mężczyzna ręki nie podaje. No właśnie, jak to jest, proszę Państwa. Tak naprawdę, jako pierwsza w sytuacji towarzyskiej, rękę na prawo podać kobieta. To nie mężczyzna powinien wyciągać rękę do kobiety na powitanie, ale właśnie odwrotnie. Jak więc powinno w ideale wyglądać takie spotkanie grupy znajomych? Przychodzi tenże mężczyzna do tej mieszanej grupki, mówi cześć, mówi dzień dobry i wtedy pierwsza z pań w towarzystwie wyciąga do niego rękę, wita się z nim, on potem wita się z paniami, a następnie z kolegami i sytuacja jest załatwiona. Natomiast w momencie, kiedy nie mamy tej pewności, że panie w towarzystwie tę zasadę znają, co zrobić? Drodzy panowie, kiedy podchodzimy do takiej grupy, dobrze po właśnie wypowiedzeniu tych słów, cześć, dzień dobry, zastygnąć na chwilę, nawet z taką ręką przygotowaną już do powitania przed jakąś kobietą, no to musi trwać dokładnie sekundę, ale kobiety, które są wspaniale intuicyjne, na pewno się domyślają i domyślą, o co chodzi, i wtedy pani najpewniej nam rękę poda, wtedy dopiero my jako drudzy do niej dłoń wyciągamy i witamy się z nią, później już z jej koleżankami, które na pewno to jej zachowanie będą naśladować. Później następnie witamy się z mężczyznami i już. Chyba że ta grupa oczywiście, proszę Państwa, liczy więcej niż 8 osób, wtedy, żeby nie robić problemów, po prostu mówimy cześć, dzień dobry i już tego witania dalej w postaci podawania ręki nie kontynuujemy ani z jedną, ani z drugą płcią. Miło by było, proszę Państwa, gdybyśmy się rzeczywiście ze wszystkimi uczestnikami takiej sytuacji przywitali w ten sposób, a już na pewno i z kobietami, i z mężczyznami. Musimy sobie ułatwiać tę sytuację, proszę Państwa. Mówi się o tym, że kobieta pozwala mężczyźnie być dżentelmenem, ale myślę, że mężczyźni też dzisiaj mogą pomagać paniom być damami. Tak więc, panowie, zastygnijmy przed kobietą zawsze, już nawet z tą ręką przygotowaną do witania, ale nie podawajmy dłoni jako pierwsi. Pozwólmy ten gest wykonać kobietom. A drogie panie, panie proszę o to, żeby właśnie o tej zasadzie pamiętać i żeby z mężczyznami zawsze witać się przez podanie ręki, którą to panie wyciągają w kierunku mężczyzny jako pierwsze. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa, i do zobaczenia następnym razem.